Klątwa została zdjęta. Nadszedł kres cierpienia zdrajcy. Udało ci się przywrócić jego duszę. Dokonać tego, co bogowie uważali za niemożliwe. Akachi poszedł na sąd. Spotkał go los, który powinien być jego losem, gdyby Merkur nie interweniował. Nie trafi na ścianę, lecz znajdzie pokój pośród dusz fałszywych. Jego cierpienie dobiegło końca. A jeśli chodzi o Merkula, dusza mrocznego boga się rozwieje i popadnie w zapomnienie. To los, który mu się należy. Ona od początku wiedziała, że straci swojego ukochanego, nawet jeśli zdoła go uratować. Tam, dokąd poszedł Akachi, założycielka nie może się udać. Po jej śmierci dusza założycielki przejdzie do Safii wraz z całą posiadaną przez nią wiedzą. Odnajdzie odkupienie dzięki niewinnej duszy jej córki, chociaż kobieta, którą kiedyś była, przestanie istnieć. Jej opowieść dobiegnie końca, ale twoja nie. Rozbijając krucjatę, udało ci się przysporzyć sobie wielu wrogów. Od siódmego nieba Celestii, aż po otchłań. Jeśli przetrwa ktoś z menażerii, z pewnością będzie się chciał zemścić za zabicie jego siostry. Ale moja wdzięczność jest wieczna. Czyniąc dobro, udało ci się zapewnić sobie honorowe miejsce w mojej krainie. Kiedy śmierć zaprowadzi cię do mych bram, możesz przyjąć ten zaszczyt albo obrać inną drogę. Decyzja należy do ciebie. Przede wszystkim twoja walka zapewniła ci wolność. Wolność od okrucha w twojej piersi, od żarłocznej istoty w twojej duszy. Jak wydasz nowo zdobytą monetę i z kim ją wydasz, to już zależy od ciebie. Ukochany, zostałeś obarczony brzemieniem, na które nie zasługiwałeś. Mam nadzieję, że moje towarzystwo pomogło ulżyć ci w cierpieniu. Słyszę myśli założycielki, odbijające się cichym echem w mojej głowie. W końcu zaznała spokoju. Nie wiesz nawet, jak bardzo ci za to dziękuję. Z początku łączyła mnie z tobą więź między założycielką i Akachim, ale to już minęło. Ta więź została zastąpiona przez coś o wiele mocniejszego. Po raz pierwszy w moim życiu nie ma we mnie siły, która kieruje moimi potrzebami od wewnątrz. Moje uczucia do ciebie są moje i tylko moje. Czekają na nas jeszcze niezliczone przygody. Tyle odległych krain i sfer do zobaczenia. Gdzie się teraz udamy, kochanie? Moneta, o której mówił twój Bóg. Mam kilka pomysłów na to, jak możemy ją wydać. Widzisz, duchowe środki płatnicze mają wiele zalet. W Reshemenie są święte polany, gdzie osoby, które osiągnęły tyle, co my, mogą folgować sobie w świecie duchów. Takie istoty są tam w pewnym sensie czczone, a już na pewno sławione. Oczywiście, żeby tego spróbować, musisz znieść jeszcze moje towarzystwo, ale obiecuję, że to ci się spodoba. Wiedziałem, że dobrze robię, pokładając w tobie zaufanie. Dzięki twojej woli moja przysięga została wypełniona, a ty znów jesteś sobą. Dzięki tobie przypomniałem sobie, jak to jest żyć, walczyć, czuć zew wędrówki, dokąd teraz zmierzamy. Moja kraina leży pośrodku wszech rzeczy. Nie możecie tu zostać. Lecz nieskończona ilość drzwi stoi przed wami otworem. Jeśli chcecie, możecie wrócić na pierwszą strefę materialną lub zwrócić się ku innej sferze. Gdzie się nie udasz, oby twoja decyzja, którą drogę obierzesz, należała do ciebie. I tak oto odwracasz się od mojego szarego miasta i obierasz drogę, która zaprowadzi cię daleko od mojej krainy. W nadchodzących latach przemierzysz wiele dróg, odwiedzisz wiele sfer, nie znam ich wszystkich, gdyż niektóre światy poza krainami są ukryte nawet przed moim wzrokiem. W nadchodzących latach twoje imię będzie wielokrotnie wspominane w historiach o odwadze,
która pojawiła się tam, gdzie stanęła twoja stopa. Gdy nadszedł kres Akaciego, założycielka poddała się śmierci, a jej dusza wstąpiła w Safiję. Wraz z nią zyskała ona wiedzę tuzina żywotów i zebrała mądrość wszystkich jej fragmentów. Miłość Safii okaże się tak silna jak miłość założycielki. Rzadko kiedy będziecie się rozstawać, chociaż często będzie ci mówić, że chciałaby odwiedzić twój rodzinny dom, skoro ty widziałeś miejsce, w którym dorastała. Gen od snów pozostanie przy twoim boku, a jego imię będzie z tobą związane po wsze czasy. To prawdopodobnie najbardziej lojalny z twoich towarzyszy. Zawsze będzie gotów stawić czoło wyzwaniu z kąśliwym dowcipem i drwiącym uśmiechem na ustach. Gen pogodzi się z rodzicami oraz przeszłością i chociaż nigdy nie odda się bogom, odnajdzie inny rodzaj wiary. Nie w religii i obrządkach, lecz w miłości, przyjaźni i zaufaniu. Okku, bóg bestii, będzie towarzyszył ci przez pewien czas, lecz zagłada jego rasy będzie dla niego wielkim brzemieniem. W końcu poprosi cię o pozwolenie na powrót do Rashemenu i uzyska twoją zgodę. Nigdy więcej go nie zobaczysz, chociaż Rasheni wierzą, że śpi spokojnie w swoim kurhanie. Mówi się, że wiele lat później, gdy zastępy Tejańczyków przekroczą rzekę Mulsantir i najadą południowy Rashemen, duch Wielkiego Niedźwiedzia poprowadzi na nich armię zwierząt. Tejańczycy zostaną rozbici, a nawet jedna kropla raszemeńskiej krwi nie zostanie przelana. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, niedługo później zniknie, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, oprócz rozszarpanych ciał gnoli i czerwonych czarodziei. A co z tobą? Z czasem wrócisz do domu, do zachodniego portu, do przybranego ojca, który nigdy nie przestał cię szukać i w końcu naprawdę zrozumie, jak bardzo cię kocha. To tam, w zielonej wiosce, w której rozpoczęła się twoja przygoda, poślubisz Safiję w obecności ocalałych przyjaciół. Kelgar, żelazna pięść, łotrzyca Niszka, Bevil Starling, oni, a także wielu innych, staną w pełnej szacunku ciszy i wysłuchają słów, które połączą was na zawsze. Czy osiedlicie się w miejscu twoich narodzin, czy ponownie wyruszycie na poszukiwanie jeszcze większej spuścizny? Ta opowieść dopiero powstanie.